Janek Czuwara, odkrycie sezonu, minionego sezonu PGNiG Superligi. Jesteś gotowy na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski? No, myślę, że jestem. No, na pewno tutaj dużo dadzą do myślenia te mecze sparingowe, które nas czekają w Norwegii. No i to już myślę, co, no, jak najlepiej się pokazać i dalsza decyzja już należy do trenerów. Tutaj obserwujemy Wasze treningi od 2 dni. Widać, że w kadrze jest bardzo dobra atmosfera. Jest ciężka praca, ale też dużo śmiechu, dużo pozytywnej energii. No zgadza się. No, tak jak Pan mówi, atmosfera jest fajna. Dużo młodych chłopaków. Wszyscy się praktycznie znamy z boiska. No, także pracujemy mocno, ale jest również śmiesznie. Za Wami sparing z drugą reprezentacją Polski. Sparing bardzo ciekawy i tak przez te ostatnie lata często mówiło się o tym, że reprezentacja Polski bardzo mało wykorzystuje grę skrzydłami, a teraz ta pozycja jest bardzo, bardzo silnie obsadzona. Michał Daszek, Przemek Krajewski, Jarek Moryto i Twoja osoba, można powiedzieć, że możecie zrobić dużo pozytywnego zamieszania na skrzydłach. No zgadza się, ale to wszystko zaczyna się w obronie tutaj. Jak dobrze pobronimy, to wtedy Adam, czy Mateusz, czy Adam Malcher mogą szybko te piłki wypuszczać i no, staramy się kończyć jak można. No, dzisiaj właśnie taką bardzo fajną piłkę dostałeś od Adasia Morawskiego. Kilka słów o tej akcji. No, też mi się podobało. No, szczerze mówiąc to, że zwątpiłem już nawet nie patrzyłem w stronę Adama i w ostatnim momencie zobaczyłem, że piłka leci. Dzięki wielkie. Dzięki.